pewnym poważnym pisemku przedwojennych ziemian grzmiano, że teatr powinien być przestrzenią atmosfery moralnej i miejsca na skandal w nim nie ma. Jaki jest współczesny teatr? Czy można sobie w nim dowoli publikę szokować? Odpowiedzi szukaliśmy na przeglądzie teatralnym 16 Jawora. 12 kwietnia, w drugim dniu przeglądu, na scenie Domu Kultury w Szczekowej swe aktorskie umiejętności porównywało 12 zespołów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W sumie coś około 150 młodych aktorów. Można się było o teatrze nagadać, co więc z teatralnymi skandalami? Ale oczywiście, jeżeli to jest zrobione z dobrym smakiem, z gustem, teatr jest idealnym miejscem, żeby przedstawić właśnie jakieś i te dobre sprawy, i te złe, i te jakieś problemy dzisiejszego świata i tak dalej. Zapraszamy serdecznie, bo to będzie idealny moment, żeby zobaczyć, co my pokażemy, jaki skandal, może nie, to zależy od opinii każdego człowieka. Wyraźnie zainteresowana widownia potwierdziła tezę, że teatr nadal ma rzesze wielbicieli. Każdy coś w tym przybytku dla siebie odnajdzie. A to sobie popłacze, a to się zaśmieje. Ludzie lubią chodzić do teatru, ponieważ to jest bardzo wielkie przeżycie dla nich. To po prostu katarzys te sprawy, na przykład, żeby sobie popłakać przychodzą, żeby odczuć jakieś emocje. Sprawia im to frajdę, dobrze się bawią, odczuwają emocje lepiej niż przez telewizor. To jest coś, czego potrzebują. Zespół teatralny Metrampasz z Jaworznickiego III Liceum Ogólnokształcącego zaproponował sztukę Pan Tadeusz, czyli Poskromienie złośnicy. Ciekawy to był zamysł, pożeniono ze sobą dwa teksty. Temat wyszedł zupełnie spontanicznie. Ja chciałam, żebyśmy przedstawili Pana Tadeusza, ponieważ chciałam młodzież przekonać do Pana Tadeusza. Natomiast młodzież chciała Poskromienie złośnicy i pożeniliśmy Pan Tadeusz, czyli Poskromienie złośnicy. Do tego spontanicznie wyszedł wiersz Władysława Broniewskiego, Kochałbym Cię, i tak powstał spektakl. Aktorzy wydawali się wyraźnie ze swej pracy zadowoleni, nieco wszak ze sztuki scenicznej uszczknęli i o swoich predyspozycjach się przekonali. Nie od rzeczy było się więc dowiedzieć, dlaczego chce się być aktorem. Czy dla popularności i notek w tabloidach? Tak, myślę, że większość osób na początku zaczyna bawić się aktorstwem w celu zdobycia popularności, chociaż nie, raczej właśnie w celu zabawy tym aktorstwem, ponieważ to lubią, ale potem, jeśli udaje im się jakąś popularność zdobyć, to cel ten się odrobinę zmienia. Jakbym ja miał zostać aktorem, to wątpię, żebym zrobił to dla popularności, ponieważ bardzo ciężko się w tej branży odnaleźć w tym momencie, moim zdaniem. Jedno jest pewne, zawsze coś odkrywczego ze sceny padnie. Tym razem był to tekst wiekopomny. Rozum człowieka ma mało rozumu. I basta.